Małgorzata Parys, dzień dobry. Czas na wydarzenia telewizji regionalnej. A dziś zobaczymy. Nieuczciwa skarbniczka w rękach policji. Wielokrotnie przywłaszczyła pieniądze pochodzące z wpłat pracowników, powodując straty na łączną kwotę 61 tysięcy złotych. Miasto przekazało działkę dla TOZ-u. Udało się znaleźć działkę tutaj z pomocą Urzędu Miasta i pana prezydenta Roberta Raczyńskiego. 61 tysięcy złotych przelała na swoje konto 58-letnia kobieta, która była skarbnikiem w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej w jednej z jaworskich firm. Kobieta tłumaczyła, że w ten sposób chciała odzyskać pieniądze, które wcześniej przegrała na giełdzie. Policjanci z Jawora zajmowali się sprawą pieniędzy, które zniknęły z konta kasy zapomogowo-pożyczkowej jednej z firm. Pracujący nad sprawą śledczy ustalili, że w okresie od lipca do września ubiegłego roku 58-letnia mieszkanka naszego powiatu, pełniąca funkcję skarbnika pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej, wielokrotnie przywłaszczyła pieniądze pochodzące z wpłat pracowników, powodując straty na łączną kwotę 61 tysięcy złotych. 58-latka usłyszała już prokuratorskie zarzuty. Przyznała się do tego czynu. W złożonych wyjaśnieniach tłumaczyła, że pieniądze, które ukradła z kasy, przegrała na internetowej giełdzie, gdzie inwestowała w kryptowaluty. Kobiecie grozi nawet 5 lat za więziennymi kratami. Prezydent Lubina Robert Raczyński przekazał działkę dla lubińskiego TOZ-u. Ten na czas budowy schroniska stworzy tam dom tymczasowy dla zwierząt. Umowa w lubińskim magistracie została już podpisana. To jednak dopiero początek dalszej współpracy miasta z organizacjami niosącymi pomoc zwierzętom. Prezydent Lubina Robert Raczyński przekazał działkę, na której lubiński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami stworzy przytulisko dla psów i kotów odbieranych podczas interwencji. Tutaj z pomocą Urzędu Miasta i pana prezydenta Roberta Raczyńskiego udało się znaleźć działkę, aczkolwiek rozmowa o tej działce była już jakiś czas temu. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Miasta, do pana Roberta Raczyńskiego już dużo, dużo wcześniej, także teraz, że tak powiem, tylko taki był impuls do działania. Musimy opuścić teren, na którym byliśmy do tej pory. Spowodowane jest to tym, że to jest teren prywatny, tam ma pani jakieś swoje tam plany i tak bardzo dziękujemy jej za to, że przez ten rok użyczyła nam działeczki, na której mogliśmy działać i postawić kojce, ale teraz fajnie by było być już na swoim. Działka znajduje się w okolicy Krzyczyna, tak by zwierzęta nie przeszkadzały mieszkańcom. Teraz lubiński TOZ musi przenieść kojce dla podopiecznych. To wymaga dużo pracy, bowiem najpierw trzeba je rozmontować, przewieźć w nowe miejsce i tam ponownie zmontować. To będzie takie na czas, kiedy nie ma schroniska, żeby takiego pieska zabezpieczyć, czy kota, na czas leczenia, z interwencji i szybciutko wyadoptowujemy wtedy takiego pieska, tak? Czy kotka do adopcji oddajemy. Także to nie będzie takie przytulisko, że będzie tutaj tam miesiącami ten piesek czy kotek u nas przebywał, tylko szybciutko go ratujemy, leczymy i oddajemy do adopcji. A już potem, kiedy powstanie schronisko, myślę, że będzie taka naprawdę fajna współpraca i wtedy będziemy już tak działać. A współpraca ma być szeroka. TOZ oraz Fundacja Się Karmi są bowiem w trakcie podpisywania porozumienia o współpracy z lubińskim ogrodem zoologicznym. Ogród zoologiczny jest w trakcie podpisywania porozumień o współpracy zarówno z lubińskim oddziałem TOZ-u, jak i z Fundacją Się Karmi. Współpraca ma na celu prowadzenie akcji edukacyjnych dla społeczności lokalnej po to, żeby w pierwszej kolejności uczyć ludzi, jak unikać tego, żeby zwierzęta cierpiały. I też w tych porozumieniach zapiszemy sobie ścisłą współpracę na temat projektowania i planowania schroniska, które ma powstać w Lubinie. Fundacja Się Karmi, która pomaga różnym organizacjom, które mają na celu dobro zwierząt, pomaga tego typu organizacjom. Staramy się wesprzeć finansowo organizację TOZ Lubin, przenieść się na nowy teren, no i nawiązać nieco ściślejszą współpracę z miastem. Zanim wybudowane zostanie schronisko dla zwierząt w Lubinie, potrzebna jest dobra organizacja niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom. Cały czas potrzebni są również wolontariusze. W pomoc zwierzętom angażuje się coraz więcej osób, nawet niezwiązanych ze stowarzyszeniem. Cieszę się z tego spotkania i tej współpracy z TOZ-em, bo myślę, że ta pełna koordynacja działań spowoduje, że no mniej zwierzątek jednak będzie cierpiały, będziemy mogli im pomóc. Wolontariat, edukacja, to wszystko są rzeczy, które mam w planie i będę mogła realizować we współpracy z tą organizacją.
Warto przypomnieć, że Lubin jest jednym z nielicznych miast w regionie, w którym od ponad 10 lat mieszkańcy nie muszą płacić podatku od psa. To było z inicjatywy pana prezydenta. Wiele osób nie płaciło nawet tego podatku i ściągnięcie tego podatku było trudne, więc pan prezydent uznał, że nie będziemy płacić tego podatku. I myślę, że mieszkańcy są zadowoleni, bo w niektórych domostwach są po 3 psy, więc rocznie ten podatek by opiewał, nie wiem, 450-400 zł. Przypomnijmy, że w 2024 roku podatek z tytułu posiadania psa został podwyższony. Właściciele czworonogów muszą obecnie płacić ponad 170 zł. Taki podatek obowiązuje m.in. w Legnicy. Jest pogodnym człowiekiem, lubi śpiewać, a jego znajomi dodają, że to prawdziwa dusza towarzystwa. Julian Danicki za kilka dni skończy 100 lat. Z tej okazji życzenia złożyły mu władze powiatu, przedstawiciele kombatantów, przyjaciele i rodzina. Tryskał humorem i dużo się uśmiechał. Po Julianie Danickim nie widać, że za kilka dni skończy 100 lat, choć jak sam dodaje, nie miał łatwego życia. Dało się, bo nie. Trzeba było odrzucać to, co było szkodliwe, to było odrzucić. A bo najważniejsze to papierosy, fajki, to były fajki. Ja jakieś 70 lat, stary kiedyś palił pani, jak zaglądała śmierć w oczy, bo ja na froncie walczyłem. W starostwie powiatowym zjawili się przedstawiciele Związku Kombatantów, przyjaciele i rodzina jubilata. Jest człowiekiem pogodnym, lubi śpiewać, to tutaj wszyscy znajomi dziadka wiedzą, że dziadek jest duszą towarzystwa i lubi imprezy. Także jest bardzo energiczny, rzadko prosi o pomoc. Dopiero od niedawna nazywa mnie nawet nie pomocnikiem, tylko kierowcą, więc jeździmy wspólnie na zakupy, natomiast wszystko robi sam. Na uroczystości nie mogło zabraknąć tortu i śpiewu pana Juliana. Listami czasy mi się wspomina. Jakie razem żyło się, listami czasem ile wspomina. Ja lubię śpiewać, ale nikt nie chce pomagać. Z okazji tak pięknego wieku pan Julian otrzymał także stopień podpułkownika. Osobiście wręczył mu go Krzysztof Majer ze Związku Strzeleckiego Strzelec. Życzenia złożył osobiście także starosta. Na pewno nie 100 lat, a 200 lat co najmniej, w takim samym, w dobrym zdrowiu i z tą samą energią, bo pan Julian jest znany z tego, że jako pierwszy przychodzi, jako ostatni wychodzi. W ogóle tak naprawdę to sam, z tego co wiem, chodzi na zakupy, do sklepu, a do tego jeszcze jakbyście państwo usłyszeli, jak śpiewa, to jest poezja. Także panu Julianowi życzymy tego, żeby po prostu pozostał sobą, bo to jest unikatowe. Również życzymy jubilatowi kolejnych 100 lat. To już tradycja w Lubinie. W rynku uroczyście poświęcono palmy wielkanocne oraz wybrano te najpiękniejsze, które wzięły udział w konkursie. Tym samym rozpoczęto Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Święcenie palm i uroczyste procesje odbyły się w całej Polsce. Nie inaczej było w Lubinie. Przypominamy sobie uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Stąd taki piękny zwyczaj, że przynosimy wówczas do kościoła palmy, które są poświęcane. W tym dniu także jest odczytywana podczas liturgii męka Pana Jezusa. Przypominamy sobie o tym, co Pan Jezus zrobił dla każdego z nas, czyli co wycierpiał, że oddał życie za nas na krzyżu. I w ten sposób wchodzimy w czas Wielkiego Tygodnia, w czas przeżywania największych prawd wiary w chrześcijaństwie. Święcenie palm w lubińskim rynku to już swego rodzaju tradycja. Przy tej okazji odbywa się konkurs na najpiękniejszą palmę. Od kilku lat udaje się nam spotykać w rynku. Udaje się też zorganizować taki mini konkurs na najpiękniejszą palmę. Cieszymy się, że Lubinianie takie palmy przygotowują i że się możemy tutaj razem spotkać. Najpiękniejsze palmy wybrało jury. Niektóre były wykonane z żywych kwiatów, inne z bibuły. Uważam, że najpiękniejsza palma to będzie wykonana z naturalnych kwiatów, roślin, suszek, a przede wszystkim też również będę się sugerowała wielkością palmy, bo w tamtym roku była miała chyba 2 metry palma, także mam nadzieję, że dziś w tym roku też te
palmy będą różnorodne. Wyróżnionych 7 palm i wszyscy dostaną jednakowe nagrody, a również będziemy tutaj z paniami z Domu Dziennego Pobytu Senior rozdawać jajeczka dla wszystkich mieszkańców. Naturalnością, wysokością, najmniejsze, pamiętam w zeszłym roku była chyba dziewczynka, która miała 3-centymetrową palemkę, także że tym żeśmy się kierowali. Ja sama osobiście zrobiłam naturalną. Powstawała 4 godziny, ta duża, ta mała 3 godziny. Ta wygrała też konkurs w szkole, bo ta była robiona do szkoły. Pomysł się wziął stąd, no, córka mnie tutaj namówiła w tamtym roku, bo przychodziłyśmy prędzej, widziała te konkursy i też chciała wziąć udział. W tamtym roku zrobiłyśmy pierwszy raz, wygrała nasza palma. No i w tym roku zrobiłyśmy trochę większą. Bukszpan, tuja, trochę brakuje bukszpanu, dlatego uzupełniłam to tują. Margaretki, zatrwin, palma, trzcina. No i takie różne. Po poświęceniu palm uczestnicy wydarzenia w procesji przeszli do małego i dużego kościoła na nabożeństwa. Zwiedzanie zabytkowej budowli, warsztaty, koncert zespołu i pokaz laserowy z historycznym akcentem. Z wielką pompą otwarto pałac w Suchej Górnej. Była to okazja do zwiedzania już kompleksowo wyposażonego zabytku, a także skorzystania z propozycji kulturalnych przygotowanych specjalnie na ten dzień. Barokowy obiekt stał się nowoczesnym centrum kultury, w którego przestrzeniach będzie mogło się odbywać wiele ciekawych wydarzeń. Cieszę się, że Centrum Kultury, które jest odpowiedzialne za to, aby natchnąć duchem to miejsce, przygotowało wiele ciekawych elementów, które składają się na całość tego projektu. Otóż mamy i pamięć właśnie o historii, o przodkach, czyli Izbę Pamięci. Mamy odniesienie się do pięknych tradycji pożarniczych w Suchej Górnej, w gminie Polkowice, czyli salę Młodego Strażaka, ale również miejsce do warsztatów, do szkoleń, czyli do tego wszystkiego, co powinno aktywizować lokalną społeczność. Pałacem zarządza Centrum Kultury w Polkowicach. Dziś obiekt jest w pełni wyposażony i gotowy, by z pełnym rozmachem rozpocząć nowy etap działalności. Chcemy, aby pałac stał się miejscem tętniącym życiem kulturalnym, mówią jego pracownicy. Mamy salę widowiskową, w której będą się odbywały i koncerty, i kabarety, i spektakle teatralne. Już 13 kwietnia odbędzie się koncert w ciemności. To jest taki spektakl słowno-muzyczny. Można leżeć i odsłuchiwać sztuki i można siedzieć, także zapraszam już serdecznie do sali widowiskowej pałacu. Będzie się działo dużo. Podczas niedzielnej uroczystości wystąpił zespół Chilla Quartet. Przygotowano również pokaz laserowy wraz z animowaną historią pałacu. Można było również obejrzeć wystawy przedstawiające historię obiektu. Były również warsztaty majsterkowania, krawieckie czy młodego astronoma. Remont pałacu trwał 6 lat i kosztował blisko 15 milionów złotych. Wielkanocne stroiki, ekologiczne zające, ceramiczne pisanki oraz kartki świąteczne. To efekty prac uczestników warsztatów świątecznych, które odbyły się w Centrum Działań Twórczych. Jak co roku Centrum Działań Twórczych zamieniło się w manufakturę, w której powstawały piękne ozdoby wielkanocne. Spotykamy się z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi i oferujemy 4 warsztaty w tym roku. Mamy tak, wianki na stół. Fantastyczne, ekologiczne. Mamy jajka ceramiczne, zabawę dla dzieci, króliki z toreb ekologicznych również, bo stawiamy na ekologię i kartki świąteczne. Świąteczne kartki z pewnością ucieszą bardziej obdarowane osoby. Generalnie ja bym się cieszyła z takich, bo poświęciłam na to czas swój, a nie kupiona jakaś ze sklepu. Dzieci miały za zadanie wykonać wielkanocnego zająca. Każde z nich robiło to w indywidualny sposób. Z torby papierowej. Używając ekoproduktów, papieru, mazaków, pasteli przede wszystkim. Potem będzie, najpierw muszę go pokolorować, jakoś zrobić mu oczka. Bardzo lubię kolory i sobie wymyśliłam, że zrobię tęczowe policzki takie fajne. Jeszcze inna grupa tworzyła wielkanocne pisanki ceramiczne. Dzieci z plastra będą wykonywać sobie swoją pisankę. Następnie będziemy ją kolorować angowami.
ponieważ no, proces twórczy z ceramiki wymaga wypału, to żeby dzieciom nie było smutno, jedną pisankę dostaną do domu, którą sobie będą mogły wysuszyć i w domu pokolorować. Dorośli robili wielkanocne stroiki, ale wykorzystywali do tego tylko naturalne produkty, przede wszystkim z lasu. To jest przede wszystkim bardzo przyjemne, bo obcujemy mocno z naturą. Mamy plastry drewna, mamy dużo naturalnych konarów, elegancko powyginanych przez naturę. Mamy mech i żywe rośliny. No i staram się, żeby nasze dekoracje świąteczne były jak najbardziej naturalne i cieszyły nasze oko zielenią. Staram się też skorzystać z tych wszystkich naturalnych tutaj elementów, które mamy do wykorzystania. Kwiaty, niesamowicie chciałam wykorzystać kwiaty. Pani prowadząca stwierdziła, że może tego jest za dużo, ale zobaczymy, jaki będzie finał. Jestem pierwszy raz na warsztatach. W sumie zainspirowała mnie koleżanka, która już uczestniczyła wcześniej w takich warsztatach i namówiła mnie, żebyśmy wspólnie razem ten dzień, to właściwie to całe popołudnie spędziły razem na jakichś fajnych, pożytecznych rzeczach. Wszystkie dekoracje będą teraz zdobić domy uczestników warsztatów. Ja sobie postawię na parapecie w pokoju i będzie mi ozdabiał pokój. Sezon artystyczny w Centrum Działań Twórczych w Lubinie będzie trwał do czerwca i będą się odbywać różnego rodzaju warsztaty. Na co dzień można korzystać w centrum z ponad 50 pracowni. I tą relacją kończymy wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.